końcu przyszła upragniona zima. Cudownie. Siemano wszystkim, witam was na moim kanale Od Zera do Rokiego. No, dawno mnie nie było, dawno nie kręciłem filmów. Z jednej strony nie miałem czasu, miałem trochę innych swoich spraw. Może nie przez cały rok, ale tak przez kilka miesięcy chociaż. A potem następne kilka po prostu mi się nie chciało. Nie ma co ukrywać. Nie tyle co motywacja mi spadła, co po prostu mi się nie chciało. Ale teraz wracam. Nowy rok, stary ja, może nowe postanowienia. Noworoczne, ale o tym trochę później. Tak naprawdę kręcę ten film już, nie wiem, no, któryś raz z rzędu i no nie wychodzi tak, jakbym chciał, bo nie wiem, co mam powiedzieć do kamery. Dawno w sumie tego nie robiłem. Nie żebym się stresował albo coś, ale no nie wiem, no. Chciałem przekazać milion myśli na sekundę, a nie jestem w stanie. Może zacznę od tego, że wracam na kanał, będą nowe filmy i nie tylko vlogi, bo wiem, że nikomu się nie chce tego oglądać. Ja sam tam obejrzałem nie wszystkie odcinki nawet. Także... No ale po kolei. W tym filmie przytoczę troszeczkę to, co bym chciał zrobić w tym roku. Tak mniej więcej, w sumie takie moje małe cele, bo wcześniej były jakieś większe te cele. Nie było takich małych, bezpośrednich, do których mogłem dążyć tak pomalutku, tylko od razu jakiś większy cel i od razu muszę go osiągnąć. Nie, to w sumie tak się nie sprawdza, bo się szybko człowiek zniechęca. Bardziej chodzi o to, żeby właśnie po drodze do tego dużego celu osiągać te małe jakieś. No i w tym roku postanowiłem, że coś takiego będzie. Przede wszystkim chciałem poprawić swoją formę fizyczną, bo no, trochę nie tyle co przytyłem, co się ulało trochę na brzuchu, odłożyło się tego i owego poprzez leniwy tryb życia. No, i trzeba to poprawić. Chciałbym troszeczkę chociaż poprawić swoją tężyznę fizyczną. Przy okazji zawsze chciałem chodzić na basen. Nie było czasu. Może był czas, ale nie było takiej motywacji. Chciałem chociaż raz albo minimum co drugi tydzień chodzić na ten basen, bo no, nie ukrywam, nie byłem jakoś mega superach. Zawsze chciałem się tego nauczyć. Może mi się uda. Nowe filmy kręcić regularnie? Postaram się, ale nic nie obiecuję. Będę wrzucał tak naprawdę wtedy, kiedy będzie mi się chciało. A jak nie będzie mi się chciało, to nie będę wrzucał. Nie ma żadnej tam spiny na to albo coś takiego. Podtrzymuję swój poprzedni cel, czyli stoczyć jakąś amatorską walkę. Mam cały rok na to, chociaż jedną, nie wiem, pod koniec roku, w środku, kiedykolwiek, nie wiem, byleby jakąś walkę stoczyć, bo to zawsze było takie moje małe marzenie. Czy wygram, czy przegram. Gruzin wygrał sam z sobą. I przeciwniki też. I to są takie moje cele na najbliższy czas. A co będzie dalej, to sami zobaczycie. No mam też taki jeden większy, o którym nie chcę mówić, bo nie chcę zapeszać. Pozostawiam go sam dla siebie. Ale zanim pokażę wam moje wyniki, zobaczcie, jak takie badanie się ogólnie prezentuje, jak to szybko, łatwo, bezboleśnie, bezinwazyjnie wygląda. Miłego oglądania. Musisz sobie zdjąć właśnie buciki i skarpetki, bo gołymi stopami stajesz na platformie. Jeżeli masz jakiś zegarek, telefon czy łańcuszek, który mógłby zakłócić pomiar, to musisz sobie wszystko wyciągnąć. Obrączka też? Też zdejmę. I kluczek. Wpisuję, tak powiem, na ciuchy. Jaki twój wzrost powiedz? 170. Staję sobie na wadze i najpierw nic nie robimy. Po prostu czekamy. Będziemy mieć wykonanie pomiar masy ciała. Teraz wyciągamy sobie drążki do góry. I przytrzymujemy prosto rączki i czekamy. Odłożmy sobie taki.
ja ci wydrukuję to, i jedną wersję ci wyślę nowe lepiej przy tyle całe badania. Tak jest. Jak widzicie, krótko to trwa. Jest krótkie, ale bardzo szczegółowe. Tak, szczegółowe, no właśnie. Bo nie warto takie coś sobie zrobić, nie? Tak, raz w miesiącu, jeżeli powiedzmy regularnie trenujemy, to raz w miesiącu możemy sobie takie badanie wykonać i wtedy widzimy, czy wszystko idzie w dobrym kierunku, tak? Czy robimy progres, czy nie. Zależy jaki sobie cel ustaliśmy, ale teraz miałem dłuższą przerwę, miesiąc zacząłem się ruszać, ale jestem ciekawa, jak wygląda teraz, a jak będzie wyglądać za jakiś czas. Dokładnie. Wszystkie te wartości można sobie skonsultować ewentualnie z dietetykiem albo z trenerem personalnym. Jeśli powiedzmy, że jest we własnym zakresie, tak, to może sobie wartości w internecie na samym sprawie. Tak, to tu się mieści w domu. Tutaj zakres każdej kursowej mam na rok, bo masz 15 kursów, więc to jest mały. Najwięcej w grupie. Tutaj, ale bieg metaboliczny też wyszedł mniejszy, bo już chodzi o maszynę myślą. Czyli twój organizm się czuje do 17 wody, lat. Zawartość wody sobie możemy sprawdzić. Tu u ciebie jest strona mała. I 8, no, czyli jeszcze jest taki wskaźnik tkanka tłuszczowa wicelana, czyli otłuszczenie swoich narządów wewnętrznych. To też jest przydatne. U ciebie jest trójczy, więc też całkiem nieźle. Teoretycznie powinno to być od właśnie 1 do 2, 4. To się myśli, jeżeli jest powyżej 4 punktów, to dobrze byłoby to wstąpić. Ale tutaj masz rozpisane w miarę szczegółowo. Gdzieś tak jak tutaj widzimy, jesteś na zielonym, mieścisz się, tutaj też masz całkiem nieźle. Jeśli tutaj wyżej metaboliczny też masz wpisane. Mieścisz się tutaj wartości metabolicznych. Tak, to samo też ci wysłałem na maila, więc możemy sobie w każdej chwili. Zapisuję ci ten raport, on jest tutaj dostępny zawsze w naszej bazie. Jeżeli za jakiś czas przyjdziesz, tak, to będziemy mogli sobie kliknąć obaj porównać. Zobaczysz, czy tak. Ale jeżeli wykonujesz jakąś wiedzę, trening, ćwiczenia, ruszasz się, to automatycznie to musi być większe. Zależy jakim masz cel, czy chcesz skurwać, czy chcesz czytać. Indywidualnie jest dobra. No akurat jak zaczynasz takim... Tak jak widzieliście, ja jestem po badaniu, trwało to dosłownie kilka minut razem z wynikami, także naprawdę opłaca się zrobić takie badanie. Co do wyników, przedstawię wam jak będę w domu, bo teraz na szybko nie ma co tak tego pokazywać. Na spokojnie jak będę w domu przedstawię. A jak wy byście chcieli sobie zrobić takie badanie, to tutaj w skaucie. Nie wiem czy w ogóle widać, ale pokazywałem kiedyś. Wejścia? Warto sobie zrobić. Wiadomo, wcześniej trzeba zadzwonić pod numer podany tam, no, pani na recepcji poda numer do pana Damiana i spokojnie można sobie takie badanie zrobić. A teraz idziemy do domu i przedstawię wam wyniki. Taki mam wydruk. Może nie będzie widać teraz, ale wrzucę wam zdjęcie, które się zaraz właśnie pokaże. I co z tego składu tutaj można przeczytać? No tak naprawdę możecie zobaczyć ile ważę i jaki mam wzrost. I to tyle. Ha, nie, oczywiście żartuję. Tą analizę zrobiłem sobie dokładnie 17 grudnia 2018 roku, czyli trochę czasu minęło zanim ten film uznałem, że złożę. I tą analizę
zrobiłem miesiąc po tym, jak zacząłem ćwiczyć. Ogólnie właśnie wróciłem do treningów jakoś na początku listopada. Nie pamiętam dokładnie, który to był. Od tego czasu ćwiczę w miarę regularnie, na pewno kilka razy w tygodniu. Ja pokazuję 66,8 kg, gdzie jeszcze pod koniec października ważyłem 69 kg. Także tutaj już przez ten pierwszy miesiąc są dużo lepsze wyniki. Tłuszcz. Tutaj procent tkanki tłuszczowej to 15%. No i nie ukrywam, spodziewałem się, że będzie taki. Myślałem, że nawet wyższy. Nie jest najgorzej. Aczkolwiek tutaj jest napisane tłuszcz najwięcej na korpusie. 16,5%. Masa tłuszczu 10 kg. No to trzeba to troszeczkę zmniejszyć, bo jest dużo. Tutaj jest również ciekawostką wskaźnik tkanki trzewnej, czyli otłuszczenie narządów wewnętrznych. I tutaj mam 3, gdzie jest to tak naprawdę dobry wynik. Bo dopiero od 13 zaczyna się ten wysoki, a bardzo wysoki od 18. A 3 to jest taki normalny wynik, nawet trochę lepszy niż normalny, nie ukrywam. No i tak naprawdę z tych ogólnych informacji to by było w sumie wszystko. Reszta może Was mniej interesować. Jeszcze jako ciekawostkę powiem, nie wiem jak to sprawdzili, ale wiek metaboliczny wyszło mi 17 lat. Wow, to mój brat ma teraz 18. Chodzi na to, że ja wewnątrz jestem młodszy od niego. No, albo tak zrobili, żeby mnie pocieszyć, albo naprawdę jestem taki młodziutki wewnątrz siebie. I to by było na tyle z takich ogólnych informacji. Reszta, jak coś z tym będziecie sobie porównywać, mnie reszta nie interesuje. To, co chciałem, to sprawdziłem. Na wiosnę zrobię sobie na pewno jeszcze teraz takie samo badanie i zobaczę, czy coś się poprawiło przez te kilka miesięcy. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ta tkanka tłuszczowa będzie mniejsza niż jest teraz. I w sumie to by było na tyle. Przedstawiłem swoje jakieś takie małe cele na najbliższy okres. Pokazałem Wam analizę składu mojego ciała, także obnażyłem się przed Wami. Chyba na tyle wystarczy. No. W następnych odcinkach będę pokazywał inne rzeczy. Także oglądajcie, śledźcie. Jak chcecie, to udostępniajcie. Jak nie chcecie, to nie udostępniajcie. Nie będę żulił na jakieś lajki, nie lajki. Nie obchodzi mnie to. Jeżeli będziemy chciał oglądać 10 osób, to będziemy oglądać 10 osób. I też będę zadowolony. Nagrajcie dla tych 10 osób. Jeżeli będziemy chciał oglądać milion, to będziemy oglądać milion i będę jeszcze bardziej zadowolony. Ale nie będę żulić o lajki, łapki w górę, łapki w dół, udostępnięcia. Proszę, zróbcie to. Dobra, jest godzina 13:34 dokładnie, a mamy dzisiaj 4 grudnia. Tak, 4 stycznia. 4 stycznia 2019 roku. A jeżeli mamy dzisiaj 4 stycznia 2019 roku, to o godzinie 14 są skoki. I kończę, bo nie chciałbym się spóźnić, a lubię oglądać. Także tak, ogólnie robimy tutaj 17 grudnia, teraz jest 4 stycznia. Trochę mi zeszło tam na przygotowanie, ale to nic. Życzę Wam miłego dnia, miłego oglądania skoków, jeżeli również oglądacie. Film wrzucę, nie wiem, może jakoś w lutym. Jak mi się pośpieszy troszeczkę. Trzymajcie się i do następnego razu.